Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do końca 2016 roku. To dla nas wszystkich mieszkańców powiatu mławskiego rok szczególny. Rok wytężonej pracy. Wiele na początku tego roku na pewno było wyzwań. I dzisiaj jest taki czas podsumowań. Każdy z nas przy wigilijnym stole będzie zapewne rozważał to, co było dobre w mijającym roku i to, co żeśmy, czy czego żeśmy jeszcze nie zrealizowali. Ale myślę, że dla nas wszystkich mieszkańców powiatu był to rok dobry, rok udany, szczęśliwy. W większości zapewne tak. Myślę, że okres świąt Bożego Narodzenia będzie dla nas wszystkim takim czasem wyciszenia, wspomnienia o tych, którzy od nas czasami odchodzą, ale myślę, że przed nami otwiera się również nowa jak gdyby perspektywa. Rok 2017, a ten rok 2016 przy wigilijnym stole, żeby był spędzony wśród najbliższych, wśród rodziny, jako czas dobry, radosny i szczęśliwy. Tego z całego serca Państwu wszystkim życzę. A w roku 2017, żebyście Państwo realizowali swoje marzenia, żeby te marzenia zostały spełnione, bo ich zapewne jest wiele. Życzę serdecznie Państwu, żeby w tym 2017 roku wszystko dla Was było udane, radosne i szczęśliwe. Żebyście cały rok 2017 przeżyli w jak najlepszym zdrowiu. Wszystkiego dobrego.